Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do was w końcu z pogadanką na temat księżycowego miasta od Sergio Mas, tomu drugiego, czyli Dom Nieba i Oddechu. I jak widzicie, mam tutaj wydanie zagraniczne, mam tutaj wydanie polskie, więc pogadam sobie o obu wersjach tej historii, a dlaczego, to dowiecie się już za chwilę. Kochani, tutaj wasz Bartek Grzyb z przyszłości, który ma dla was pewne ogłoszenie. Słuchajcie, jak się okazało, trochę się rozgadałem, bo mam na ten moment 1,5 godziny materiału, z czego pół godziny to jest segment bezspoilerowy, a reszta to, w sensie godzina, to jest segment spoilerowy. Także słuchajcie, ja ten film podzielę na dwa, to znaczy wy dzisiaj widzicie film bezspoilerowy, a resztę, ten segment spoilerowy, zobaczycie w przyszły poniedziałek, także w trakcie mogę oczywiście mówić, że o tym pewne wątki poruszę w tym segmencie spoilerowym, który myślałem, że będzie w tym filmie, ale okazało się, że trochę się rozgadałem. Także jeżeli o to chodzi, to nie martwcie się, segment spoilerowy będzie w poniedziałek. A póki co zapraszam was do oglądania i życzę wam miłego seansu. Jak dobrze pamiętacie, miałem czytać tę historię w oryginale, ponieważ kupiłem tę książkę na targach w Poznaniu. I stwierdziłem, dobra, zapoznam się z nią w tej wersji, ponieważ no oczywiście w polskim wydaniu mamy znowu podzieloną historię na dwa tomy, więc stwierdziłem, że to będzie mi się opłacać bardziej. I ja nawet zacząłem czytać tę książkę, dotarłem gdzieś do około 100 strony i byłbym w stanie ją przeczytać, ale to zająłby mi jednak więcej czasu, no bo wiadomo, jest to książka w języku angielskim. Ja w języku angielskim czytam wolniej, więc to jest oczywiste, że trochę dłużej by mi zeszło z tą historią. Plus też to wydanie jest koszmarne do czytania, ja już ten grzbiet połamałem tyle razy, że nie jestem w stanie zliczyć. Powiedziałbym, że ten egzemplarz jest taki bardzo... Nie wiem jak to nazwać, ten papier tutaj jest tak sztywny, że ciężko jest nie złamać tej książki. Także to akurat taki mały disclaimer. No i stwierdziłem, że zapoznam się z polską wersją tej historii, zwłaszcza, że też ugadałem się z Ulą Słomką, że będziemy czytać tę historię razem. Więc wiadomo, że po polsku lepiej by się nam to po prostu czytało, bo mielibyśmy podobne tempo. No i co? I udało mi się zapoznać z tą polską wersją, przeczytałem ją i potem sobie jeszcze posprawdzałem kilka rzeczy w wydaniu zagranicznym. I zobaczymy, co tutaj z tego wyszło. I słuchajcie, ja planuję ten film poprowadzić w takiej konwencji, aby najpierw ogólnie opowiedzieć o drugim tomie, co w nim tutaj się znajduje, jak to wygląda i jak to wszystko wychodzi. No a później polecę też segmentem spoilerowym, już myślę, że do samego końca, bo jak widzicie, jest tutaj mnóstwo znaczników. Tutaj aż trochę poprawię, żeby było to widoczne. Znaczników jest dużo, bo jest o czym też rozmawiać, więc... Myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy przejść już do takiego ogólnego zarysu, a później do segmentu spoilerowego. Standardowo jest to tom numer 2, więc jeżeli nie czytaliście tomu numer 1, czyli Dom Ziemi i Krwi i nie chcecie spoilerów, to może lepiej nie oglądajcie tego filmu, przyjdźcie tutaj później, kiedy już zapoznacie się z tamtym tomem, a jeżeli nie przeszkadzają wam spoilery do tamtego tomu, to ja już zabieram się za opis fabuły tej części. I zaczynamy 3 miesiące po wydarzeniach z jedynki, ponieważ Bryce i Hunt starają się na nowo unormować swoje życie w Lunafionie, czyli właśnie w księżycowym mieście, po tym jak zostali wplątani w intrygę Asteri, którzy no trochę namieszali. I można powiedzieć, że księżycowe miasto o włos no uniknęło zagłady, no ale oczywiście przyszli Bryce i Hunt i wszystkich uratowali. Przez to teraz są, a właściwie Bryce głównie jest okrzyknięta bohaterką, ponieważ dokonała również skoku, czyli można powiedzieć, że uzyskała moce, które się jej należą albo które są jej przypisane z racji tego, że jest pół fej. Oczywiście naszych bohaterów dalej wiąże umowa z Asteri, że nie wyjawią, co tam tak naprawdę się wydarzyło i kto stał za tym, co działo się w poprzedniej części tej historii. I można powiedzieć, że okej, wracamy do normalnego życia, ale jednak nie do końca, ponieważ mamy tutaj kolejne spiski przeciwko Asteri, i tego, kto tak naprawdę tutaj może będzie chciał ich obalić. I początkowo wydawałoby się, że po co Bryce i Hunt mieliby się w to wpychać, skoro oni już swoje, można powiedzieć, że zrobili. Ale jak się okazuje, no przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i pewne wątki z pierwszego tomu tutaj wrócą. I można powiedzieć, że na nowo się rozbudują, tylko pytanie... W jaki sposób i czy w dobry sposób. Chodzi mi tutaj dokładnie o pewien nowy wątek, który się pojawia, czyli wątek Sophie, która jest w jakiś sposób związana z przeszłością... Nie do końca Bryce, ale raczej związana z przeszłością Daniki, czyli przyjaciółki Bryce, która zginęła w poprzednim tomie. No i wiadomo, że gdzie Bryce usłyszy coś o Danice, to od razu musi się dowiedzieć czegoś więcej, przez co daje się ona wraz ze swoimi przyjaciółmi wplątać w kolejną intrygę,
która nabudowuje się w tym właśnie tomie. Tak ten opis fabuły prezentuje się bez spoilerów i myślę, że na początku warto zaznaczyć, że ja miałem lekkie obiekcje przed tym tomem z tego względu, że nie byłem pewien, czy będę pamiętać zasady świata, które tutaj panują, ponieważ już w pierwszym tomie miałem z tym ogromny problem i ja to chyba nawet zaznaczałem w recenzji i na Instagramie wtedy i też parę razy wspominałem chyba o tym na Instagramie, na YouTubie, ilekroć pojawiał się temat księżycowego miasta, że świat, który Sarah J. Maas wykreowała, byłby ciekawy, gdyby Sarah J. Maas potrafiła go nam dobrze przedstawić i nie zrobiła z niego totalnej piaskownicy, gdzie rozwala sobie wszystko, co chce i panuje totalny chaos. Ja sobie przekartkowałem pierwszy tom, żeby przypomnieć sobie pewne kwestie i paradoksalnie większość z nich nawet pamiętałem, ale nadal ciężko mi było połączyć kropki na zasadzie, jak działa tutaj tak naprawdę system magiczny i system polityczny, bo oczywiście mamy ten świat, czyli Midgard, i mamy te cztery domy, które się tutaj pojawiają, czyli dom Ziemi Krwi, dom Nieba i Oddechu, dom Wielu Wód i dom Płomienia i Cienia, z tego co pamiętam. One są tutaj, tak, one są tutaj wypisane wszystkie. Więc mamy pewne rozdzielenie danych istot, bo jak wiadomo, księżycowe miasto słynie z tego, że wszelkie rodzaje istot tam zamieszkują. Ale tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowić, to ja dokładnie nie wiem, co Asteri mają do tego, co do tego mają Vanowie, kim tak naprawdę oni są i czy to jest jakoś ściśle ze sobą powiązane. I to jest też kwestia, która mnie zaczęła zastanawiać, czyli kwestia tłumaczeniowa. Ponieważ pierwszy tom był tłumaczony przez zupełnie kogoś innego, to z tego co pamiętam, to chyba Marcin Mortka tłumaczył ten pierwszy tom, już to aż sprawdzę. Tak, to Marcin Mortka tłumaczył, czyli pierwszy tom Księżycowego Miasta, a drugi tom tłumaczyła, i tutaj już sprawdzę, Małgorzata Fabianowska, więc tak jak widzicie, mamy zmianę tłumacza. I zaczęło mnie to zastanawiać, czy tutaj pewne kwestie nie zostały zmienione, ponieważ tutaj bardzo często mówi się o Vanach i nie do końca pamiętam, kim oni mogli być. I to jest też kwestia tego, że ja nie pamiętam, czy oni pojawili się w pierwszym tomie, bo ja kartkując go, nie napotkałem się z tym stwierdzeniem, więc albo nie pamiętam i ono gdzieś tam jednak jest, albo druga opcja, że tłumaczenie zostało zmienione i no mamy zmienioną znowu nazwę jakiejś gildii, czy po prostu nazwę własną. I to mnie trochę boli, bo nie mamy tutaj żadnego słowniczka, który by w jakiś sposób chociaż mógł uporządkować ten chaos. Bo ja po przeczytaniu obu tych tomów nadal nie jestem w stanie stwierdzić, jak ten świat tu funkcjonuje. Pomijając pewne elementy związane z tymi domami, że wiem, że tam w tych domach, czy właśnie jakkolwiek to funkcjonuje, jest zawsze pewien władca, ale tak poza tym to totalnie nie wiem, kto by miał rządzić całym Lunafionem. I to jest trochę dziwne. Co się wydaje mi się, że całym Lunafionem rządzą Asteri. Ale tak naprawdę no Maas poprowadziła to w taki sposób, że ja sobie gdybam. I być może ja się mylę. Ale naprawdę po pierwszym przeczytaniu tego nie jestem w stanie tego stwierdzić. Może gdybym to przeczytał drugi raz, to może bym to zrozumiał. Ale naprawdę no nie udało mi się. I to też nie jest tak, że ja to czytałem sobie tak, żeby sobie czytać, tylko starałem się jak najmocniej skupić. Więc no pod tym względem wyszło trochę słabo, bo zasady świata dalej kuleją tak jak w pierwszym tomie. Nie brakuje również tutaj wątków, które są wprowadzone po nic. To znaczy, kiedy czyta się tę historię, to wydaje się, że pewne wątki mogą być interesujące. Tak jak wątek nowej bohaterki, czyli Sophie, który pojawia się w prologu i jest konsekwentnie rozwijany przez cały ten drugi tom. I mówię tutaj o tym jako o całości, czyli Dom Nieba i Oddechu, a nie drugiej części drugiego tomu. To jest bardzo zagmatwane przez to, że mamy podzielone te historie, ale chodzi mi właśnie o cały ten Dom Nieba i Oddechu. To pewne wątki są tutaj ciekawe, bo mamy też innych bohaterów, którzy pojawili się już w poprzednim tomie i dostają oni swoją perspektywę. I na pierwszy rzut one potrafią zaciekawić pewnymi elementami, ale kiedy już się skończy tą całość i zastanowi się na nią tak logicznie, to zorientujecie się, że pewne wątki mogłyby tutaj wyparować, mogłyby ich zupełnie nie być i nic by się nie zmieniło totalnie. Omówię to jeszcze szerzej w segmencie spoilerowym, ale naprawdę Maas, mam wrażenie, że zarzuca czytelnika niepotrzebnymi informacjami, zamiast skupić się na jednym danym wątku, poprowadzić go konsekwentnie i w miarę zrozumiałe dla czytelnika, też co dotyczy się zasad świata w tym uniwersum,
A tak naprawdę ona sobie zarzuca tutaj wątek Bryce, wątek Runa, wątek Itana, Sophie, dodatkowo jeszcze przyjdzie jakiś Asteri do tego i macie takie, kurde, ale co tutaj tak naprawdę będzie istotne, bo całościowo ta książka w polskiej wersji będzie miała około no, ponad 1000 stron, bo pierwszy tom ma 520 z tego co pamiętam, drugi ma około 570, no to mamy no, prawie 1100 stron tak naprawdę. I ja po pierwszym tomie nie wiedziałem, do czego to może dążyć, o co tutaj tak naprawdę będzie chodzić i kto jest tak naprawdę tym złym, bo okazuje się, że frakcji tutaj jest mnóstwo. Bohaterów, których motywacji nie rozumiemy, jest jeszcze więcej. Więc tak naprawdę no, ciężko jest tutaj w ogóle się połapać, komu my mamy kibicować tak naprawdę, kto może być tym dobrym, kto może być tym złym, albo kto w ogóle jest tutaj po nic. W kwestii bohaterów ta książka leży dla mnie totalnie, bo mam wrażenie, że tutaj wszyscy, ale to dosłownie wszyscy są tworzeni na tej samej zasadzie, to znaczy nie mają charakteru zupełnie, albo inaczej, ten charakter może się zmieniać w zależności od każdej sytuacji, nie ma tutaj nic konsekwentnego, oprócz jednego tego, że wszyscy non-stop mają myśli erotyczne i powiedziałbym bardzo, nie dobra, nie powiem tego, bo to już by była trochę przesada, ale naprawdę tutaj bohaterowie albo nie są konsekwentnie prowadzeni, albo myślą tylko o jednym, czyli o seksie. Jak jeszcze rozumiem, że Bryce i Hunt byli tak pokazywani w pierwszym tomie, czyli w Domu Ziemi i Krwi, tak nie rozumiem zupełnie tego, że tutaj każdy, dosłownie każdy bohater ma coś z cyklu, że dzieje się jakaś akcja, trzeba coś ogarnąć, ale oni wszyscy będą myśleć o seksie. Nawet tacy, których byśmy, nie wiem, podejrzewali o chociaż jakąś, nie wiem, cień powagi w tym wszystkim. Nie, nul, zero. Tutaj Maz daje wam nadzieję na to, że taki bohater się znajduje, ale kilka stron później macie takie, nie, on jest taki sam jak wszyscy inni w tym świecie, w tej historii. I przez to ja mam wrażenie, że ja nie jestem w stanie opisać tych bohaterów przynajmniej jedną cechą, może poza jednym bohaterem, do którego przejdę zaraz. Ale tak jak mówię, oni potrafią zmienić swój charakter w zależności od sytuacji. Kompletnie przez to my nie mamy takiego poczucia, że obcujemy z nimi i że ich poznajemy. Bo to są figury, które non-stop się zmieniają. Nie wiadomo nawet dlaczego. Bo można by sobie przyjąć takie założenie, że oni zmieniają się przez to, co ich spotyka. Ale ich reakcje na to, co ich spotyka, też są bardzo, bardzo dziwne. Do czego też przejdę. I tak jak mówię, no, tych bohaterów ciężko jest w ogóle polubić. Albo w ogóle przebywać chociażby z nimi. Biorąc pod lupę na przykład trójkę bohaterów, którzy byli najbardziej istotni w poprzednim tomie, czyli Bryce, która oczywiście no jest dla mnie tak pogmatwaną bohaterką, ja nie jestem w stanie kompletnie uwierzyć w jej charakter, bo nawet nie wiem, w który charakter mam uwierzyć. I tak jak na przykład ma to oparcie też trochę w jej relacji ze swoją matką, to słuchajcie, z jednej strony Bryce ma coś na zasadzie, że najchętniej wystrzeliłaby swoją matkę w kosmos, bo ma jej totalnie dosyć, bo wiadomo, matka Bryce się non-stop wtrąca i Bryce ma takie, no typiaro, weź stąd, wyjdź, odleć gdzieś daleko i w końcu to się staje, taki spoiler alert, bo na pewien czas się oddalają od siebie, no i Bryce potem ma takie, kurde, dlaczego tej matki tutaj nie ma, ona by mi doradziła, i ma takie, dude, sama kazałaś jej spadać, sama ją non-stop gdzieś wysyłałaś. I w momencie, kiedy nagle jest ci potrzebna, to zmienia się zupełnie twoje postrzeganie tej matki. I mam takie... Dlaczego, Bryce? Dlaczego? Tak samo, jeżeli chodzi o jej relację z Daniką, która była istotna w poprzednim tomie. Ja mam wrażenie, że ta relacja też była oparta na niczym, bo... Co też tutaj zostanie później ujawnione, relacja Bryce i Daniki opiera się praktycznie na niczym, a wręcz na kłamstwach. I oczywiście to, że Bryce jeszcze ma multum planów, ona jest obtykana we wszystkim i nic nikomu nie powie. I to jest trochę podobny case, który był też przy okazji chyba Szklanych Tronów, bo z tego co pamiętam, to chyba w Królowej Cieni był taki wątek, gdzie Aileen też robiła bardzo dużo, miała plany na każde możliwe posunięcie, ale nikomu nic nie powiedziała i później i tak bohaterowie sobie to jakoś wytłumaczyli i tutaj jest identyczny wątek, do czego też później przejdę. I mamy jeszcze naszych dwóch męskich bohaterów, czyli do Runa, który jest bratem Bryce, co już wyszło w pierwszym tomie. Jeżeli chodzi o Runa, to on jest praktycznie taki sam jak w poprzednim tomie, czyli też zero charakteru, myśli tylko gdzie by się tu z kim tam cimcirimcim. I jedyny ciekawy wątek, który już został zarysowany w domu
Ziemi i Krwi, to jest ten wątek wyroczni, która przepowiedziała Arunowi, że jego ród skończy się na nim. Czyli można spekulować, że Run prawdopodobnie zginie. I tutaj, w tej części, w sensie i w tej, i w następnej, Run trzy razy, bo dosłownie policzyłem to, trzy razy zastanawia się nad tą historią, nad tym, co ta wyrocznia powiedziała. Raz zastanawia się na początku, kiedy pierwszy rozdział z perspektywy Runa się pojawia. Drugi raz, kiedy mówi o tym jednej bohaterce. Trzeci raz, kiedy mówi o tym kolejnej bohaterce. Już tutaj, żeby nie wchodzić w spoilery, bo to będzie później. I słuchajcie, ten wątek miałby bardzo... On by był ciekawy. Jego można by było super poprowadzić, ale Mas zupełnie go zostawia. Przypuszczam, że on będzie istotny po prostu w tomie numer 3. I tutaj niby Run zastanawia się nad tym, ale to jest takie, dobra, zastanowię się i pójdę sobie dalej do swojego normalnego życia, gdzie mam kobiety, alkohol i wszystko. No i kurde, no nie, dlaczego, nie wiem, z perspektywy Runa na przykład nie mam jakiegoś śledztwa, co mogłoby stać za tą wyrocznią i co tak naprawdę oznaczają te słowa. Bo oczywiście tutaj Run ma moment, że się zastanawia, czy to chodzi może o to, że, nie wiem, może ja zginę, może będę bezpłodny i nie będę mógł mieć potomstwa. No to jest tylko tyle, jeżeli chodzi o ten wątek, który, kurde, on może być ciekawy, mógłby być ciekawy. No ale zobaczymy, jak on wypadnie w tomie numer 3. No i mamy jeszcze trzeciego bohatera. I tutaj chyba pierwszy raz to powiem, bo nie pamiętam, żebym miał taką sytuację wcześniej, ale to jest bohater, którego ja szczerze nienawidzę. To jest bohater, którego ja nie byłem w stanie znieść, który jest dla mnie totalnie do wykreślenia z tej historii. I naprawdę, jeżeli lubicie tego bohatera, to ja z góry was przepraszam, ale ja nie jestem w stanie znaleźć żadnej jego pozytywnej cechy, bo po prostu ja żywię do niego pełną nienawiść. I jest to Hunt. Hunt jest dla mnie totalnie terytorialnym, pretensjonalnym i dodajcie sobie jeszcze wiele, dupkiem. Po prostu on jest tak toksyczny, że ja dawno nie spotkałem chyba takiego bohatera. I to, że Maz w jakiś sposób go próbuje tutaj, nie wiem, usprawiedliwiać, to dla mnie jest podobny wątek jak w przypadku Rysanda i Dworu Srebrnych Płomieni, bo już w tamtym tomie Rysand był nakreślony jako, no, że tam już szajba lekko odbiła i to, co on zrobił w stosunku do Fejry, to już było takie, to już jest straszne. Hunt może sobie z Rysandem przybić pionę. Tutaj oczywiście mam kilka fragmentów, które pokażą to, jaki jest Hunt dokładnie, ale naprawdę, kiedy on ma obraz Bryce jako świętej, to nikt inny nie ma prawa do niej w ogóle podejść, a zwłaszcza żaden mężczyzna, bo jeżeli już podejdzie, to Hunt albo go ubije, albo nie wiem, co mu zrobi, bo jest oczywiście zazdrosny o swoją partnerkę. I kurde, naprawdę, czy nikt tutaj nie widzi tego, jaki naprawdę jest Hunt i tego, że ten jego charakter to jest jeden po prostu wielki red flag. Z tego powodu ja naprawdę otwieram jakiś ruch z cyklu hashtag Hunt is over party, bo naprawdę to jest bohater koszmarny. Tutaj nie jestem w stanie w żaden sposób znaleźć jakiegoś usprawiedliwienia tego, jak prezentuje się jego zachowanie. I naprawdę to jest jeden wielki toksyk. Zanim przejdę jeszcze do spoilerów, to chciałbym omówić kwestie związane z językiem i z zakończeniem. I zacznę od języka, ponieważ on w pierwszym tomie był bardzo problematyczny ze względu na dużą ilość wulgaryzmów, których tam, z tego co pamiętam, było ponad 700 na jakieś 1000 stron też historii, chyba też pierwszy tom miał, z tego co pamiętam, aż muszę sprawdzić, bo mi to teraz nie zaspokoił. Ta część miała 600 stron, tamto pamiętam miała 500, więc w sumie one wychodzą podobnie ilościowo i w tamtym było około 700 przekleństw tak całościowo, tutaj ich jest zdecydowanie mniej. Ja je nawet liczyłem, ale już gdzieś w połowie tej części się poddałem, bo stwierdziłem, że okej, nie będę się już męczyć, ale jest ich zdecydowanie mniej i to się jednak lepiej czyta, więc to jest jakiś plus, bo w tamtej części zupełnie te wulgaryzmy były tak niepotrzebne. Znaczy nie mówię, że tutaj są, bo Mas niby chce przez to naznaczyć Księżycowe Miasto jako książkę dla dorosłych. Umówmy się, to nie jest książka dla dorosłych i nigdy nie była. Ja w zasadzie mam dalej problem, żeby określić, dla kogo jest ta książka. Ale w tym przypadku już lepiej się to czyta, przynajmniej płynniej i te wulgaryzmy aż tak nie wybijają czytelnika, więc to jest akurat na plus. Chociaż tutaj też zdarzyło się kilka niezłych wpadek redaktorskich i tłumaczeniowych, do czego też później przejdę. A jeżeli chodzi o samo zakończenie tego,
Dla mnie zakończenie Domu Nieba i Oddechu to jest jedno wielkie XD. Można było znaleźć pewne przesłanki ku temu, jak to się skończy. I z jednej strony mam takie, że aż bym przeczytał trzeci tom Księżycowego Miasta, żeby dowiedzieć się, co tam się dalej zadzieje, bo mówię, ciekawość mnie jednak ciągnie do tego. Wiem też z jednego z wywiadów, które Sarah J. Maas udzieliła, że ona chyba teraz będzie się właśnie skupiać na tym trzecim tomie Księżycowego Miasta i że to ma być w ogóle najgrubsza książka, jaką w życiu napisała, grubsza nawet niż Królestwo Popiołów, które w polskim wydaniu miało 1200 stron, a w oryginalnym około 900, z tego co pamiętam. I też to zaraz sprawdzę, bo chociaż nawet nie wiem, czy nie dojdzie do 1000. 984, no to prawie 1000 stron. Więc jeżeli Księżycowe Miasto, tom trzeci, ma być jeszcze grubszy, no to ja jestem ciekawy. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, co tam będzie, bo na te 1100 stron, które mamy tutaj, powiedziałbym, że tylko 200 ostatnich z tej części jest w miarę ciekawe i w jakimś stopniu mogą dawać przyjemność z lektury, bo tutaj mam wrażenie, że to wszystko jest tutaj po nic i zupełnie tak naprawdę na 200 ostatnich stronach rozwiązuje się wszystko i to mogłoby być o połowę, a nawet 3/4 krótsze i nikt by się nie obraził i naprawdę wyszłoby wszystko to samo. Ciężko mi jest podsumować tę historię, bo tak jak mówię, zasady świata tutaj nie istnieją, bohaterowie są bez charakteru albo są mega toksyczni jak Hunt. Plot twistowo potrafi to zachęcić do kolejnego tomu, to przyznaję i z tego powodu pewnie sięgnę po kolejny tom. Językowo jest ciut lepiej niż w poprzednim tomie, dlatego powiedziałbym, że to jest tak odrobinę lepsze, ale nadal to jest książka zbudowana na schematach, które Sarah J. Maas już nam bardzo dobrze przedstawiła i wydaje mi się, że no nic nowego Maas już nie pokaże, jeżeli chodzi o kolejny tom też, bo tutaj naprawdę można sobie tylko szukać kolejnych aluzji do dworów, do Szklanego Tronu, do Catwoman i do nawet poprzedniej części Księżycowego Miasta, także no ja nie polecam, a o co tutaj dokładnie chodzi, to już wam wyjaśnię w segmencie spoilerowym. I tutaj kończy się pogadanka bezspoilerowa, jeżeli chodzi o Dom Nieba i Oddechu i tak jak powiedziałem, segment spoilerowy już w poniedziałek, także widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję wam bardzo mocno za uwagę i widzimy się w poniedziałek, także do zobaczenia.